Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni i wyjątkowo zimny maj. W tym miesiącu, z okazji tego, że od czerwca zaczynamy drugą edycję programu DD Detox, program pracy samemu nad sobą, męczymy na naszym kanale temat syndromu DDA-DDD. Jestem iście niepocieszona, bo właśnie rozwaliłam sobie selfie sticka, wypadła mi z niego sprężynka i nie mogę jej znaleźć. Często spotykam się w internecie z takimi zarzutami jednych osób wobec drugich, a już szczególnie wobec specjalistów pracujących w internecie na grupach wsparcia, że diagnozują ludzi przez internet. Oczywiście może być w tym jakaś racja, ale wcale nie musi. I ja raczej dzisiaj o tym, kiedy tej racji nie ma. Otóż syndrom DDA-DDD to nie jest coś, co musi zdiagnozować specjalista. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to choroba czy też zaburzenie z klasyfikacji medycznej, a więc nie jest to jednostka w ogóle podlegająca klasyfikacjom medycznym. Stąd nie potrzeba lekarza psychiatry ani nawet psychologa, by ten syndrom zdiagnozować. Ale coś, co jest o wiele ważniejsze, to wiedza, zrozumienie, świadomość, czym w ogóle jest syndrom. Syndrom to jest zespół objawów. Syndrom to jest zespół cech. Syndrom to jest wykazywanie jakiegoś zachowania lub zespołu zachowań, grupy zachowań. Stąd to nie jest tak, że objawy DDA mogą sprawić, że zostanie zdiagnozowane DDA, zaburzenie osobowości czy jakaś choroba psychiczna, choć oczywiście często te objawy będą się pokrywały, w mniejszym lub większym stopniu zazębiały. Ale sam fakt, że posiadasz cechy DDA-DDD z listy cech DDA-DDD sprawia, że ty jesteś DDD. Wielokrotnie się spotkałam z tym, że osoby wykazujące zdecydowanie wszelkie objawy, cechy i zachowania i problemy charakterystyczne dla DDA-DDD wątpią, czy mają ten syndrom. Na przykład wątpią, czy mają ten syndrom, mimo że pochodzą z rodziny alkoholowej. To jest zupełne niezrozumienie tematu. Jeśli pochodzisz z rodziny alkoholowej, to już w ogóle nie ma bata, żebyś ty nie był DDA. Dlaczego? Dlatego, że uzależnienie od alkoholu, nadużywanie alkoholu, to jest efekt pewnych charakterystycznych problemów w systemach rodzinnych. I nie ma możliwości, żeby osoba nadużywająca alkoholu, rodzic nadużywający alkoholu, nie sprawił swoim dzieciom typowych problemów dla dorosłego dziecka alkoholika. Ty możesz tylko mieć mniej albo więcej tych problemów. Możesz być tym obciążony bardziej albo mniej. Możesz być tym obciążony we wszystkich cechach albo w niektórych. Ale nie ma takiej możliwości, żebyś nie był dorosłym dzieckiem alkoholika, jeśli jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika. A ludzie, widzę, że często mają taką wątpliwość. Bo owszem, w domu był alkohol, ale ja nie wiem, czy ja jestem DDA. To nie jest kiła, żeby się tym zarazić, tak? To znaczy, nie możesz do tego podchodzić w ten sposób, że owszem, mój ojciec, moja matka byli alkoholikami, czy moi dziadkowie, ale ja nie wiem, czy ja się zaraziłem DDA. No bo to mniej więcej, wiecie, tak wybrzmiewa, kiedy się nad tym zastanawiamy, kiedy wyrażamy takie wątpliwości. Tymczasem sam fakt, że jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, czyni cię dorosłym dzieckiem alkoholika. To nie jest tak, że mogły ci się wykształcić jakieś zaburzenia albo nie w związku z tym. To znaczy tak, jest tak. Mogły ci się wykształcić zaburzenia osobowości, mogła ci się uruchomić jakaś skłonność do choroby psychicznej, możesz mieć zaburzenia afektywne, czyli na przykład depresję, możesz mieć nerwice, jasne. I to są wszystko jednostki medyczne, które wymagają diagnostyki według klasyfikacji medycznych.
Natomiast syndrom DDA, DDD, musisz zrozumieć, to jest po prostu... To jest określenie społeczne, socjologiczne. To jest określenie osób, które się wychowały w rodzinie alkoholowej lub w rodzinie, która nie wywiązała się ze wszystkich swoich funkcji. Więc jeśli wychowałaś się nawet w rodzinie już nie alkoholowej, ale takiej właśnie dysfunkcyjnej, czyli tej, która nie zapewniła, nie wypełniła wszystkich swoich funkcji, to ty się nie możesz zastanawiać, czy w związku z tym, że wychowywałeś się w rodzinie, która nie wypełniała wszystkich funkcji tak jak potrzeba, czy jesteś osobą z rodziny dysfunkcyjnej albo nie. Jesteś. No jeśli, wiesz, jeśli urodziłeś się na wsi, to jesteś człowiekiem ze wsi. Jeśli urodziłeś się w Polsce, to jesteś człowiekiem z Polski. Jeśli urodziłeś się na ziemi, to jesteś ziemianinem. A jeśli urodziłeś się w rodzinie dysfunkcyjnej, to jesteś człowiekiem z rodziny dysfunkcyjnej. Jeśli się urodziłeś w rodzinie alkoholowej, no to jesteś człowiekiem z rodziny alkoholowej. I koniec. To nie jest takie podejście, wiecie, czy tu jest co leczyć, czy nie. Tylko to jest takie podejście, że określenie DDA, DDD to jest stwierdzenie faktu o twojej przeszłości. To nie jest diagnoza medyczna, to nie jest diagnoza psychologiczna, to jest co najwyżej diagnoza pedagogiczna, socjologiczna i socjalna. Dlatego jasne, możesz, jeśli masz jakieś wątpliwości, zrób sobie test listy cech DDA. Zrób sobie. Nie tylko po to, żeby sprawdzić, czy ty jesteś DDA, DDD, ale po to, żeby w ogóle zrozumieć, na czym to trochę bardziej polega. Trochę bardziej, czym to jest. Zbiorem jakich cech? Jakich sposobów myślenia, jakich rodzajów problemów? Nie powiem ci, że zapoznając się z tą listą, zrozumiesz DDA, bo nie, jeszcze nie. Ale będziesz mógł zobaczyć, że ciebie to dotyczy. I teraz tak, znowu mogą się podnieść głosy, oburzenia internetowych specjalistów, że test w internecie, a jest taki test, tak, na stronie psychologia.net, psychologia w internecie, tak. I dobra, niech się oburzają, że w internecie wszystko, co jest w internecie, to jest złe, głupie i nieprofesjonalne, a najbardziej właśnie takie komentarze są takie. Ale on jest tam tak łatwo dostępny, no głównie dlatego, że to jakby wyczerpuje diagnozę DDA. Nie potrzeba nic więcej dodawać. Oczywiście potrzeba zgłębiać. I oczywiście taka diagnoza wymaga kontaktu z terapeutą, do uczenia się i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Natomiast do samego stwierdzenia prostego, oczywistego faktu wystarczy zapoznanie się z tą krótką listą. Ponieważ jeśli masz te cechy, to możesz mieć pewność, że ty zostałeś wychowany w rodzinie dysfunkcyjnej. Czyli w rodzinie, która nie wychowała cię tak, byś tych cech nie miał. I to jest cała zagadka tej listy i to jest cała zagadka tematu rodziny dysfunkcyjnej. Różnie się ludziom wydaje, co to znaczy. Rodzina dysfunkcyjna czy rodzina alkoholowa. Najpierw to w ogóle były cechy osób z rodzin alkoholowych. Później rozszerzono to w ogóle na rodzinę dysfunkcyjną, dlatego że okazało się, że problemy są te same. To znaczy, jeśli rodzic jest niedojrzały emocjonalnie i przez to niewydolny wychowawczo, no to skutki są takie same. Nieważne, czy on pije, czy on ćpa, czy się obżera słodyczami, czy popada głęboką depresję. Skutki dla wychowania są takie same. Więc nawet powiem więcej. Jeśli ci się wydaje, że zostałeś wychowany w tak zwanej normalnej rodzinie i u ciebie wszystko było w porządku, to zrób sobie ten test i może się okazać wówczas, że według tego testu wcale tak nie było, nie zostałeś wychowany w rodzinie funkcyjnej. I możesz się wtedy dowiedzieć, że coś, co ty uważałeś za normalne, bo w twojej rodzinie zawsze to było i cała twoja rodzina tak żyje i cała rodzina twoja uważa to za normalne, wcale normalne nie jest. DDA, DDD często myślą, że to, co wynieśli z domu, to
to jest jakiś standard, jakaś norma. Wszyscy tak mają. Tak po prostu jest, tak się robi, tak się żyje. I to też jest właśnie, wiecie, jakby przejaw dysfunkcji i takiej w ogóle samobroniącej się dysfunkcji. Samobroniącego się toksycznego systemu. To znaczy, jeśli ty nie jesteś z rodziny z głęboką patologią, to ty myślisz naturalnie, że wszystkie rodziny są takie jak twoja, mniej lub bardziej, ponieważ cała twoja rodzina upewnia cię w przekonaniu, że jej, nasze, wasze, rodzinne zasady są normalne i wszyscy tak robią. Właśnie dlatego ta rodzina może być dysfunkcyjna, ponieważ ona nie podlega wewnętrznej autokorekcie, krytyce, o sprawdzeniu, czy tu jest racja, czy tu nie ma racji. I wszystkie cechy charakterystyczne dla życia w tej rodzinie są po prostu oczywiste dla wszystkich jej członków. I wiecie, później człowiek wychodzi do życia w społeczeństwie i się orientuje, że inni mają inne zasady, że inni inne rzeczy uważają za normalne, że inni żyją inaczej. I dlatego chyba jako pierwszą w ogóle cechę na kwestię, sprawę na liście cech DDA masz DDA nie wiedząc, co jest normalne. I dopóki jesteś w środku systemu rodzinnego, to ty możesz mieć wątpliwości, czy oni się zachowują normalnie, czy nie. Ale dopiero kiedy poznasz zdrowych ludzi, zdrowe otoczenie, zdrowe zasady, dowiesz się co nieco o zdrowiu psychicznym, to możesz stwierdzić, że teraz to ty już nie wiesz, co jest normalne, a co nie, bo zostałeś wychowany w czymś zupełnie innym. Będziesz miał też problem z tym, żeby tę normalność wyniesioną z domu podważyć, ponieważ zobaczysz na liście cech DDA, DDD, że te osoby odczuwają, realizują nadmierną, często nieuzasadnioną wręcz, lojalność. Lojalność wobec swoich bliskich, wobec swojej rodziny. A więc na przykład będziesz miał problem ze stwierdzeniem, że pochodzisz z rodziny dysfunkcyjnej. Rozumiesz? Będziesz miał problem ze stwierdzeniem, że pochodzisz z rodziny dysfunkcyjnej, ponieważ jesteś lojalny wobec swojej rodziny tak bardzo, że samo użycie słowa dysfunkcyjny, czy nawet alkoholik wobec rodzica pijącego, będziesz już odczuwał jako niesprawiedliwe, krzywdzące, jako krzywdę wyrządzoną swojej rodzinie, jako nielojalne. I wiesz, możesz się też zastanawiać, mieć wątpliwości, czy właściwie twoja rodzina była dysfunkcyjna, czy nie, no bo jakie cechy ma rodzina dysfunkcyjna? Myślisz sobie, dzieci są zaniedbane, dzieci są brudne, dzieci są głodne, dzieci są bite, na dzieci jest krzyczane. Tak, może tak być, ale nie musi. Dysfunkcja może się przejawiać w czymś innym. Na przykład dysfunkcyjna może być rodzina, w której obowiązuje only good vibes. Na przykład jakaś sekciarska. Dziecko jest nienauczone regulować złości, nie jest nauczone regulować, w ogóle doświadczać, przeżywać, rozumieć i regulować i akceptować przede wszystkim jakichkolwiek tak zwanych trudnych emocji. Ono jest uczone, że ma prawo tylko zawsze być miłe i zawsze czuć się dobrze. A jeśli jest inaczej, to ono jest, znaczy, niedobre, niegrzeczne jakieś. To jest źle, to wstyd się przyznać. I wtedy też powstaje dysfunkcyjny człowiek, który nie radzi sobie z emocjami. I może się wydawać, że jeśli są tacy super zawsze mili, super zawsze dobrzy, super zawsze na pozytywie i tylko jest fajnie, to że to jest jakiś ideał. A nie, to jest patologia taka jak każda inna, tylko środek odurzający inny niż na przykład Buda. Rodziną dysfunkcyjną może być rodzina prominentna, wysoko postawiona. Sięgnijmy sobie po wspaniały przykład. Pato inteligencja!
czyli zjawiska, które nam przedstawił, przybliżył, znakomicie opisał Mata. Ja pochodzę też z takich klimatów, nie z bardzo bogatej rodziny. Natomiast ja pochodzę z rodziny inteligenckiej, w której patologie się nie działy. My byliśmy tacy, jak trzeba. Szczerze, cała rodzina autystyków, a więc połowa to narcystyczni psychopaci i reszta wiązki B, bo w autyzmie po prostu o to łatwiej. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości, czuje się oburzony, czuje się dotknięty, uważa, że gadam bzdury, to odsyłam do Simona Barona Cohena jako autorytetu i po zapoznaniu się z jego badaniami, z jego teoriami będziemy się ewentualnie dalej kłócić. I rodzina, w której wszystko jest w porządku, ona dobrze funkcjonuje, członkowie tej rodziny są prominentnymi ludźmi, mają ładny dom, ładny samochód i nie odbywają się tam awantury, również może być rodziną dysfunkcyjną. Już pomijmy mnie, spójrzmy sobie na klasyczny przykład rodziny Dursleyów z Harry'ego Pottera. Czysta patologia. Dudley jest wychowany na osobę, która powinna iść siedzieć. Petunia jest osobą całkowicie odciętą od swojej tożsamości i uczuciowości i okrutną. Vernon jest osobą, która nie szanuje ani innych, ani siebie, która ma tak poprzewracane w wartościach, że żadnych wartości nie potrafi przekazać. Właśnie Dudley jest wychowany na młodego przestępcę, natomiast Harry jest wychowany na osobę bardzo pokrzywdzoną emocjonalnie, okradzioną w ogóle z godności, z siły, z szacunku do samego siebie, osobą, która spokojnie zostałaby wychowana na ofiarę przemocy, gdyby nie dalsze losy fabularne. A przecież, jak to Rowling pisze na samym początku, Vernon i Petunia Dursley byli całkowicie normalni, chwała Bogu. Więc ty się nie zastanawiaj, czy ty jesteś DDA, DDD. Czy twoja rodzina spełnia kryteria i w związku z tym, czy tobie się ukształtowała ta choroba. Ty sobie sprawdź, czy masz zespół tych podstawowych cech. I zgłębiając temat, zastanawiaj się, dlaczego je masz, co je ukształtowało, skąd one się wzięły. Ale tę diagnozę, to nie jest diagnoza nawet. To określenie problemu, to określenie jakby modelu wychowania, z którego wyszłeś, nazwij dysfunkcyjnym, to lub niewypełniającym swoich funkcji, jeśli cię razi dysfunkcyjne. Po prostu przyjmij, że jeśli masz te cechy, które są na tej liście, to jesteś do roboty. Bo twoi rodzice coś pochrzanili po drodze. Bo gdyby nie pochrzanili, to byś cech z tej listy nie miał. I to w ogóle ani nie wyklucza pójścia do psychiatry z czymś, ani do psychologa z czymś, na jakąś inną diagnostykę, nie wiem, autyzm, borderline, depresja, i tak dalej, i tak dalej. Nie wyklucza, a wręcz posiadanie zestawu cech DDA, DDD jak najbardziej oznacza, że powinieneś się za to wziąć. W każdym razie, to są trochę, wiesz, różne rzeczy. To są trochę różne obszary. I dlatego zajrzyj sobie w tę listę. Jeśli wyjdzie ci z tych wyników, że ty masz ten problem, to zapraszam cię na detoks, na nasz program pracy samemu nad sobą. Jest bardzo prawdopodobne, że dzięki pracy w tym programie będziesz mógł w ogromnej mierze się z tym uporać. A przynajmniej rozwiązać, rozłożyć to na części pierwsze na tyle, że idąc na psychoterapię, będziesz wiedział, z czym idziesz. I do tych różnych problemów psychoterapeuta nie będzie się musiał już dogrzebywać. A wiecie, no jest tajemnicą Poliszynela, że i psychoterapeuci są na różnym poziomie, i psychiatrzy są na różnym poziomie, i coachowie są na różnym poziomie, i pracownicy socjalni są na różnym poziomie, a także chytre ulice, cukiernicy,
prawnicy i szambiarze są na bardzo różnym poziomie moralnym, intelektualnym, empatii. I idąc do psychoterapeuty, ty niekoniecznie trafisz na dobrego. I być może jest tak, że twój psychoterapeuta się dogrzebie do twoich problemów i ci pomoże. A może być też tak, że on ci będzie próbował wmówić swoją diagnozę, bo on zna tylko jedną diagnozę na przykład. Bo on tak bardzo nie rozumie ludzi i nie jest nimi w gruncie rzeczy zainteresowany, że będzie cię próbował wcisnąć w swoje ciasne szufladki wiedzy i doświadczenia. Jest tak, że do mnie trafiają tak zwane spady. To znaczy ja pracuję z ludźmi, którzy szukali dla siebie pomocy długo, długo. Pomoc, którą dostawali, była fatalna. Byli diagnozowani bardzo z grubej rury. Przepisywano im wiele zaburzeń, których szczerze mówiąc nie mają. Przepisywano im wiele leków, bardzo mocnych, psychotropowych, które im szkodziły jeszcze dodatkowo. I do mnie trafiają właśnie tacy, którzy mimo, że zostali pokrzywdzeni przez innych specjalistów, nadal szukają. I to, co ja mówię i jak ja mówię i jak ja pracuję, sprawia, że oni odzyskują wiarę, nadzieję i poczucie takiego podstawowego poszanowania do siebie. To znaczy, że oni nie są chorzy na wszystko. A rozwiązanie ich problemów i w ogóle zrozumienie ich problemów, źródła ich problemów jest dużo prostsze, niż mogłoby się wydawać w oparciu o ich diagnozę. Ja się czasami wycofywałam, wiecie, z kontaktu z klientem, bo on ma na przykład diagnozę alkoholizm, narkomania, borderline i schizofrenia. I ja sobie myślałam, że się z takim człowiekiem nie poradzę. No bo nie poradzę sobie z takim człowiekiem. A taki klient nie odpuszczał kontaktu. I on mnie tak zaczepiał, kupował jakieś konsultacje, pojawiał się, coś pisał. I ja w końcu zaczynałam dostrzegać, że ja nie mam kontaktu z osobą głęboko zaburzoną, tylko z osobą głęboko niezrozumianą i pokrzywdzoną przez system. I w zasadzie mogę tę osobę wziąć do pracy. Do pracy z nią nad jej problemem, tak? I takich ludzi wyprowadzałam. Z absolutnego diagnostyczno-psychiczno-emocjonalnego dna. Właśnie dlatego, że ja zaczynam od tematyki DDA, a nie od tematyki tobie już nic nie pomoże, musisz brać neuroleptyki. Najlepiej 3 naraz. Tobie już nic nie pomoże, ty masz zaburzenia osobowości, mieszane i ciężkie choroby psychiczne. Tylko ja zaczynam od sprawdzenia, czy ja mam do czynienia właśnie z autystą, czy ja mam do czynienia z ADHD-owcem, czy ja mam do czynienia z osobą bardzo wrażliwą i czy ja mam do czynienia... Nie. I z jakim zestawem cech osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcyjnej ja mam do czynienia. Bo wiecie, nagle się okazuje, że coś, co jest odbierane jako na przykład urojenia paranoidalne i ksobne, jest po prostu wynikiem nadmiernej, niezdrowej, niebezpiecznej, toksycznej lojalności wobec jakiegoś członka rodziny, który ma faktycznie przeżarty mózg. Przeżarty alkoholem mózg, a w wyniku tego zespół Otella i inne urojenia paranoidalne. I młody człowiek, na przykład z autyzmem, który jest wychowany przez takiego rodzica, czując tę dysfunkcyjną, nadmierną lojalność, on będzie podzielał paranoidalny sposób
patrzenia na świat, paranoidalny sposób swojego rodzica patrzenia na świat, bo nie będzie chciał sam z siebie, nie wiedząc, czy to jest dobre, czy nie, nie mając żadnego wsparcia, żadnego wzorca, nazwać rodzica po imieniu. Chora psychicznie osoba. Alkoholik. Urojeniowiec. Paranoik. No bo my nie jesteśmy uczeni tego, żeby w ogóle podchodzić krytycznie do swoich rodzin, tak? Do swoich rodziców, czci ojca swego i matkę swoją, a już właśnie w rodzinie dysfunkcyjnej, no to w ogóle nie wychodź poza system. Nie odróżniaj się od nas. Więc często ja mam do czynienia z osobami inteligentnymi, wrażliwymi i lojalnymi, które są wychowane przez osoby, którym się już tak dawno odkleiło, że tam faktycznie już się to nadaje na szpital. A mój klient nadaje się do tego, żeby mu powiedzieć, ty nie zwariowałeś, ty dobrze czujesz i ty jesteś ofiarą rodziny świrów. I ofierze rodziny świrów trzeba udzielić pomocy w wyjściu z tego systemu, a nie dawać jej leki neuroleptyczne, tak? A widzę po moich klientach, że leki neuroleptyczne to jest w ogóle pierwsze, czyli leki na psychozę, leki na schizofrenię. To jest w ogóle jedna z najbardziej chętnie wydawanych przez lekarzy rzeczy na wszelkie dolegliwości. Zresztą ja też dostałam jako lekki lek nasenny, lek, który jest lekiem neuroleptycznym. No i bardzo się zestresowałam, dlaczego ja dostałam tak toksyczną, tak w ogóle niebezpieczną substancję. No i po prostu sobie doczytałam, że de facto nie ma leków nasennych. Tylko leki, które się daje jako nasenne, to są leki, które w skutkach ubocznych mają wywoływanie senności, natomiast to są poważne mózgotrzepy, głównie neuroleptyczne, czyli przeciwschizofreniczne. Przeciwschizofreniczne, przeciwpsychotyczne, czyli obniżające poziom dopaminy, czyli obniżające na przykład motywację i chęć do działania. To są poważne bardzo sprawy. Czy ja świadomie zapłaciłabym codzienną chęcią do pracy i zadowoleniem ze wszystkiego, co robię, za to, żeby spać? Nie, nie zapłaciłabym. Na szczęście ja jestem osobą, która no jednak zagląda, co dostaje i nie jest chętna żreć absolutnie każdej piguły, którą może. Natomiast wielu moich klientów właśnie w zaufaniu do autorytetów żre takie piguły latami. I przychodzą do mnie przekonani, że oni nie potrafią żyć, nie potrafią być szczęśliwi, nie nadają się do niczego, nie są w stanie się uczyć, nie są w stanie się wziąć za pracę, są beznadziejni i chorzy psychicznie. A okazuje się po prostu, że oni wyszli z rodziny dysfunkcyjnej i szukali pomocy u dysfunkcyjnego specjalisty. Absolutny dramat. Dlatego wiem i gwarantuję, że każda osoba, która szuka pomocy dla siebie w branży, w dziedzinie emocji i psychiki, naprawdę dobrze by było, żeby się zapoznała z tematem DDA, DDD jak najgłębiej, po to, żeby się nie dać skrzywdzić, żeby się nie dać uszkodzić. A oczywiście, no, każda normalna osoba, ja gwarantuję, że moja robota w tym temacie jest super świetna i warto z niej skorzystać, więc zapraszam akurat do naszego programu DD Detox, program pracy samemu nad sobą. Odpłatność 40 zł za miesiąc poprzez wspieranie kanału Fundacji Przemocni na YouTubie. Pod każdym filmem masz na YouTubie masz przycisk wspieraj. Klikasz wspieraj, to wybierasz poziom DD Detox, program pracy. Regulujesz ściąganie z karty twojej płatności przez YouTube i zgłaszasz się
do grupy DD Detox, program pracy samemu nad sobą, edycja druga, na Facebooku. Jeśli masz jakiś problem techniczny, to napisz do fundacji i Ci pomożemy. A tymczasem do zobaczenia następnym razem. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.